pacjenci w coraz gorszym stanie. Wiceminister ujawnił dane koronawirus w Polsce dzisiaj. Wiceminister ujawnił liczbę zakażeń. Ostatniej doby wykryto 13 250 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 25 osób, podał w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Osoby, które zostały hospitalizowane to 514 w ciągu ostatniej doby. Pacjenci, co raportują lekarze, trafiają do szpitali w gorszym stanie niż w poprzednich falach, podkreślił wiceminister na antenie TVP1. Od początku roku na COVID-19 zmarło 1085 osób do 44 roku życia. Od początku stycznia tego roku w starciu z COVID-19 nie poradziło sobie 1085 osób do 44 roku życia. Ta czarna statystyka mogłaby być inna dzięki szczepieniom, gdyż tylko 3%, czyli 36 z tych osób, było w pełni zaszczepionych, napisał w poniedziałek na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. MZ podało w niedzielę, że od rozpoczęcia programu szczepień przeciwko COVID-19, czyli od końca grudnia 2020 rok, wykonano 42 672 883 iniekcje. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce 20 521 241 osób.